Okej, to cześć, dobry wieczór wszystkim. Fajnie, że jesteście w takiej liczbie dzisiaj. W dzisiejszym odcinku słuchacie mojego bardzo dobrego, raz że kolegę, dwa mistrza gry, dzięki któremu wiem wszystko o PBTA, co wiem dziś. Więc Pablo dzisiaj was uraczy opowieścią o Urban Shadows. Urban Shadows jest grą w konwencji PBTA. Pablo, powiedz nam, proszę, oddaję ci głos, czy to jest kolejna gra po prostu w świecie mroku? Czym są Urban Shadows? Tak, dokładnie. W sumie, skoro już wiecie wszystko, to jest świat mroku, więc możemy kończyć. Cześć. No, prezentację, dziękuję bardzo. Ale teraz pogadajmy trochę dokładniej. Witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Trochę ujęcie kamery jest dziwne, ponieważ mój biurowy setup używam i kamera mam z boku. Więc wybaczcie za to dziwne ujęcie. Zobaczmy, czy to wszystko działa. Czy widzicie drugi slajd? Tak. Dobra, bo się też się człowiek uczy, co szerować, a czego nie szerować. Tak więc ja jestem Paweł, gram, prowadzę. Czasem robię jakieś prelekcje, czy to lokalne, czy na jakichś konwentach. Lubię sobie pogadać tak w takiej ciszy i siedzenia nie we własnym pokoju do mikrofonu. Nie no, żartuję. Wolę prelekcje takie face to face, ale niestety nie można. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o systemie trochę Urban Shadows. Niedługo wyjdzie druga edycja. Niestety smutne wieści po polsku. Nic nie słyszałem, żeby ktokolwiek pracował nad polskim tłumaczeniem. Może kiedyś, nie wiem, jeśli macie znajomych w jakichś wydawnictwach, to może pogadacie z nimi, może coś się zmieni. Więc pokrótce opowiem o gatunku, który stara się emulować Urban Shadows, potem o samej grze, a na koniec porady praktyczne. Staram się was nie zanudzić mechaniką. Nie no, oczywiście żartuję. Więc Urban Shadows jest grą w gatunku Urban Fantasy. Gatunek Urban Fantasy jest gatunkiem, który mówi o przygodach się w dużym mieście, mamy tutaj na myśli naprawdę duże miasta i czasy obecne, więc i większa metropolia w sumie tym lepsza. Taki Wrocław, takie powiedziałbym minimum, aczkolwiek pewnie się gra jakiś Londyn czy jakieś inne duże miasta, gdzie można pokazać właśnie ten koloryt miasta, różne dzielnice i tak dalej. Elementem są też czasy obecne, czyli nie jest to przeszłość, nie idziemy tutaj w gatunki cyberpunkowe. Chodzi o czasy obecne, ewentualnie lekko do tyłu, nie wiem, jakiś taki XIX wiek. Chodzi o to, żeby już były te duże metropolie, bo tych metropolii nie powstawało gdzieś tak XVIII, XIX, XX wiek dopiero szły. I ten gatunek na też część fantasy, czyli miesza nam fantastyczne istoty do tych klimatów miejskich. Takich bardzo dobrze znanych ustaw i podejrzewam, że każdy, kto grał w RPG, słyszał o świecie mroku, czy też miał okazję grać w gry komputerowe dziejące się w świecie mroku. Więc tak, to jest przykład na gatunek Urban Fantasy. Aczkolwiek Urban Shadows jest znacząco bardziej w tą drugą stronę, czyli tutaj dałem przykład z Dresden Files. Nie wiem, ile z was zna Dresden Files. Jest to seria książek napisana przez Jima Butchera na temat detektywa, który mieszka w dużym mieście, jest czarodziejem i prowadzi różnego rodzaju śledztwa i po kolei w każdej książce poznajemy wilkołaki, wampiry, fairies i tak dalej, i tak dalej. I są różnice pomiędzy tymi dwoma światami. Urban Shadows jest troszkę bardziej w gatunku Dresden Files, a człowiek oficjalnie nie jest to Dresden File Universe. Wiecie, kiedy się widzi opis wampirów, czym się żywią, który pasuje do Black Court, White Court i Red Court, no to są takie wskazówki. Ale ponieważ domyślam się, że większość z was nie czytała, a ci, którzy czytali, to będą się czuli jak w domu, jeśli chodzi o Dresden Files. Przechodząc do samego omówienia gry. Gra jest, pierwsza edycja gry jest wydana, została wydana w 2018 roku. Jest w pełni grywalna, bardzo fajna, wydany jest podręcznik główny, dodatek oraz dwa dodatkowe playbooki, czyli Smok i Nieśmiertelny. Grałem w to bardzo długo i uważam, że jest to jeden z najlepiej napisanych podręczników do gier PBTA, które czytałem. Może poza za Dungeon Wardzie lub na równi z Dungeon Wardem, jeśli chodzi o czystość przekazu i to, jak się go fajnie czyta. Aktualnie jest druga edycja, czy jest. Biurka została zakończona na Kickstarterze, aktualnie dostępny jest Quick Start, za darmo na Drive-Thru. Jest, można sobie poczytać, co chcą twórcy rozwinąć. Ma być pod koniec tego roku. Niestety po polskiego tłumaczenia, jak mówiłem, nic nie słyszałem. Jak ja lubię omawiać gry? Ja lubię omawiać gry z punktu widzenia trzech pytań, które to ci, którzy mają właśnie jakieś sukcesy wydawnicze, jak Luke Crane, czy nawet chyba John Wick, kiedy prowadzą różne seminaria dla domorosłych designerów, to zadają im trzy pytania. O czym jest twoja gra? Jak o tym jest twoja gra? I jak gracze są nagradzani za to, o czym ma być twoja gra?
i ja lubię w tej samej konwencji opowiadać o grach, bo uważam, że to fajnie przedstawia temat. Więc mamy wycinek z podręcznika do drugiej edycji. Wolę sobie zrobić tłumaczenie w locie, więc może nie być zbyt dokładne, proszę o wybaczenie. Urban Shadows jest grą polityczną w realiach urban fantasy, której śmiertelni oraz istoty supernaturalne zmagają się o władzę w nowoczesnym mieście. Wampiry, wróżki, łowcy, czarodzieje i więcej ściera się w cieniu albo zawiera umowy ze zamkniętymi drzwiami o panowanie nad ulicami i wieżowcami. W Urban Shadows wcielimy się w potężne, pożne potwory. Pozwolę sobie wam zostawić to na chwilę do przeczytania. To jest gra, która właśnie chce być polityczna, chce mieć różnego rodzaju istoty supernaturalne i skupiać się na temat klimatów miejskich. Więc o tym chcę to być. I co bardzo ważne, nie wiem, czy jest tutaj napisane, gatunek urban fantasy może być grany jakby w dwóch podejściach. W pierwszym podejściu ludzie i wszyscy wiedzą, że istnieją ją istoty supernaturalne i to opowieść o tym, jak oni razem współżyją. Na przykład można by powiedzieć, że, i teraz wypadła mi nazwa, ten cyberpunkowy system Shadowrun, że Shadowrun jest trochę urban fantasy, aczkolwiek on jest bardziej cyberpunkowy, ale tam mamy wszystkie istoty supernaturalne, orki, demony, trolle, które żyją razem i wszyscy wiedzą, że one istnieją. W tym podejściu, tak samo jak w Mojej Świecie Mroku, jak w Resident Files, ludzie na ogół nie wiedzą. I nie zawsze musi być wątkiem świata czy gry, czy się dowiedzą. Może to być, ale nie jest to, jest to zawsze bardzo na wierzchu. Teraz po tym długim, przy długim wstępie. Bardzo ważna informacja, jest to gra oparta, napisana na silniku Port by the Apocalypse. Jeżeli ktoś ma jakieś opinie na temat tego silnika, będzie albo to lubił, albo będzie tego nie lubił i ciężko będzie go do tego przekonać, ale żebyście wiedzieli, że jest to takie, powiedziałbym, tradycyjne, o ile tradycyjne może być PBTA, czy mamy playbooki, ruchy, nie ma żadnych kombinacji z Fate'em, jak to jest w City of Mist, nie ma żadnych heistów, jak Forged in the Dark, mamy takie typowe PBTA, tak jak większość gier PBTA jest napisana. Więc to jest jakby, to już mówi dużo. Ale mówiąc o szczegółach, jak bardzo właśnie jest to gra urban fantasy. Pierwszym filarem są postacie. Mamy unikalne stereotypy, mamy unikalne archetypy postaci, które mają swoje ruchy, swoje specjale, więc wilkołaki mają swoje detale na temat tego, jak się przemieniają, czarodzieje mogą sobie dokładnie pisać swoje czarodziejskie laboratoria, wilkołak też dostaje do zdefiniowania swoje terytorium. Te postacie mają swoje ruchy, specjale. I to, co bardzo ważne, postacie mają długi, ponieważ jedną z walut, ważniejszą niż pieniądze, w klimatach urban fantasy jest reputacja. Twoje słowo, na ile to, co mówisz, na ile można tobie zaufać. Jeśli powiesz, słuchaj stary, zróbmy to moim sposobem, a ja ci to w przyszłości wynagrodzę, będziesz tej osobie wisiał przysługę. I gra to mechanizuje w podobny sposób jak na przykład Szkoła Potworów, o której mówiliśmy wcześniej. Tam są wiązki, cienie, tam są wiązki, tutaj mamy długi. Gracze i bohaterowie niezależni będą gromadzili długi na sobie nawzajem. Całe szczęście gra nie każe nam trakować długów NPC-ów na NPC-ach, ale długi postaci niezależnych na graczach i graczy na postaciach niezależnych. I potem można przyjść do takiej postaci i powiedzieć, słuchaj, pomogłem ci wtedy i wtedy, przypominamy skąd pochodzi, gdzie dany dług, więc teraz pomóż mi z tym. I możemy poprosić kogoś o, żeby spłacił swój dług. To długi są ciekawym tematem, ponieważ część osób tego nie lubi. W stylu mam na myśli, gracze bardzo nie lubią, kiedy mistrz gry czasami ich chce do czegoś skłonić albo coś na nich wymusić. Długi są takim trochę sposobem, gdzie mistrz gry ustami NPC-ów może czegoś od gracza zażądać, ale długów zawsze można odmówić ich wykonania, ale wtedy trzeba będzie się zmierzyć z konsekwencjami, w zależności od tego, jak dobrzy jesteśmy w wykręcaniu się od naszych dłużników. Ale zawsze można odmówić, więc jest to bardzo przyjemnie zrobione, a za realizację długów są nagrody oraz nie tracimy naszej reputacji. Drugim filarem to, co dzieje się w Urban Shadows, są frakcje. Frakcje, można powiedzieć, jest to bardzo ogólny podział wszystkich żyjących w mieście na takie grupy. Bynajmniej nie są te grupy ujednolicone,
Wampiry nadal mogą walczyć z wilkołakami, ale nie wszystkie i nie zawsze. Pomyślę, nawet jeżeli są wszyscy w nocy. Frakcje, które występują w grze, są to śmiertelnicy. Są to ludzie, którzy nadal żyją, ale chyba można jeszcze nie żyć, wampiry na przykład nie żyją. A więc ludzie żyjący, którzy jeszcze są ludźmi i wiedzą, że istnieje supernaturalne, ponieważ jednym z archetypów w grze jest zwykły śmiertelnik, który po prostu wie, że istnieje świat pozanaturalny, może jakiś czarodziej uratował mu żonę, albo duch mu w czymś pomógł, więc wie, że ten świat istnieje. I tutaj mamy też łowców, czy też właśnie weteranów, ludzi, którzy już byli kimś i teraz spróbują sobie odpoczywać. Mamy frakcję nocy, która skupia wszystkich takich nocnych łowców. Mamy tutaj wilki, mamy tutaj duchy, mamy tutaj wampiry, czyli takie typowe osoby, które są nocnymi łowcami. Właśnie często się jakoś właśnie przeistaczają, mają różne formy. To ponownie mówię, to nie oznacza, że są zjednoczoną frakcją, tylko jakby postacie mają cechy odnośnie tego, na ile dobrze znasz istoty nocy, żeby się z nimi komunikować, na ile ty jesteś w stanie na nich coś wymusić, na ile oni są w stanie na tobie coś spowodować. Trzecią frakcją jest władza, tutaj mamy magów, wyrocznie, czyli to są prawdopodobnie ludzie, którzy mają magię albo jakąś władzę, albo jakieś inne rzeczy związane z potęgą. I mamy dzicy, wild, nie wiem, czy jest to dobre tłumaczenie na polski, autorskie. Pomóż mi z tym, bo wisisz mi dług i ty to zrobisz. Płacasz dług, też za to dostajesz pedeki. Bierzesz udział w tej politycznej grze miejskiej. I na końcu za intymność. Tak, jest to gra, która ma ruchy intymności. Nie są to dokładnie sex moves. Są to opisane ruchy, które używa, kiedy jesteś z kimś w intymnej sytuacji. Może być to rozmowa taka otwarta, rozmowa pomiędzy dwoma znajomymi, czy też w ogóle do zbliżenia nie musi dojść, ale też bierzesz udział, poznajesz inne frakcje, bierzesz w tym aktywny udział. I drugim jakby rozwojem równoległym do awansów takich zapedeki jest też awansy z zepsucia. Im więcej tego zepsucia zgromadzimy, więcej możemy wykupić ruchów pozwalających nam na nagromadzenie. Więcej cech zepsucia, tym bardziej jesteśmy potężni. I korupcja zdobywa się albo z popełniania tych drobnych grzechów naszej postaci, czyli granie niezgodnie, znaczy niezgodnie. Gra nam w ten sposób sugeruje, jak powinien grać wampir i pyta, na ile pasujesz do tego stereotypu. Jeśli pożywasz się na tych, którzy tego nie chcą, zdobywasz zepsucie. I za używanie różnego rodzaju mocy, ponieważ też się możecie być ciekawi, w jaki sposób w jednej grze można opisać te wszystkie istoty supernaturalne. Na przykład najbardziej popularny system Urban Fantasy, czyli World of Darkness, ma osobne systemy do każdego typu supernaturali. Trzeba znać je wszystkie, żeby móc grać, kiedy się chce zrobić crossover. A tutaj jest to bardzo skrzętnie zrobione. Na jednej mechanice można grać tym wszystkim, ponieważ różne playbooki mają różnego rodzaju moce. Wróżki robią wróżkowe rzeczy. Wampiry mogą wykonywać rzeczy, które wymagają ją dużo siły, albo pokazać ich szybkość. Nienaturalną szybkość, czyli używają tych mocy, co też prowadzi do zwiększenia ich korupcji. Mamy takie dwa traki. I podsumowując jakby ten element, moim zdaniem Urban Shadows bardzo ładnie się wpasowuje w te klimaty urban fantasy. Mnie osobiście zawsze ciekawiło to takie mroczny świat, poznawanie mnie mrocznego świata. Czy maskarada naprawdę istnieje? Czy wampiry Nery naprawdę istnieją i nikt o tym nie wie? Ta gra pozwala to bardzo ładnie sobie ziścić, a przy okazji jest bardzo polityczna. To jest ciekawe, że tak powiem, rozwiązywanie konfliktów przemocą jest jedną opcją, rozwiązywanie konfliktów politycznie jest drugą opcją. Jest to bardzo fajnie pogadane. Kilka porad praktycznych z mojego doświadczenia z tym systemem. Nie jesteście drużyną, ale szukacie motywacji, żeby robić coś wspólnie. Jest to system, który stawia na to, że postacie nie są zunifikowaną drużyną. W innych systemach, gdzie mamy postacie, które są członkami drużyny i razem jako drużyna rozwiązują śledztwa, plądrują lochy, wykonują misje. Tutaj jakby nie ma nic tu powiedziane. Postacie zaczynają jako znajomi, mają na sobie jakieś długi, ktoś komuś czymś pomaga, ale nie są drużyną. I kiedy ciągle są razem, to jest to dziwne, ale zarazem, kiedy nigdy nie są razem, to też jest dziwne i trzeba się tak umysł tej szali znaleźć. Czyli z jednej strony pamiętać o tym, że jest to gra polityczna i jeśli ja tobie nie pomagam, to pomagam tobie dlatego, że albo jesteś moim super przyjacielem, albo dlatego, że chcę mieć na tobie długi. Ponieważ gracze mogą go też mieć długi na sobie, nawzajem i później mogą wymagać, ej słuchaj, pomogłem, ja tobie pomogę wtedy,
pomóż teraz z tym. Więc to jest taki ciekawy balans, próby zbalansowania tych momentów, kiedy gramy sceny solo, kiedy ktoś idzie coś zrobić sam, a reszta graczy ogląda, a zarazem, żeby były też te elementy, gdzie wszyscy gracze spotykamy się i na przykład zmagamy się ze wspólną przeciwnością, którą są jakaś grupa wilkołaków albo jakiś problem z wróżkami. I tutaj jest zarówno rola mistrza gry, żeby takie wspólne zagrożenia starać się zrobić, żeby jakieś zagrożenie wpływało na kilku graczy, albo też pomiędzy graczami używać na sobie długów, posiedzieć kogoś o pomoc. Tą grę, przechodząc do drugiego punktu, w tą grę najlepiej się gra scenami. Nie jest to chyba nigdzie oficjalnie napisane, może jest w poręczniku, ale tutaj trzeba grać scenami, ponieważ będzie dużo scen, gdzie postacie będą same. Trzeba umieć to dobrze skadrować, trzeba umieć zmienić spotlight z tej sceny, pójdziemy do tamtej sceny. Jeśli oglądacie sesję Pawła, on sobie z tym super radzi, albo jeśli gracie z nim, tym super radzi. To jest bardzo potrzebna taka umiejętność, zarówno jeśli chodzi o graczy, ponieważ gracze też mogą przekazać, zdać spotlight. Gramy ją scenę, gramy ją bardzo długo, tylko gracz mogę powiedzieć, ej, skoczmy gdzieś tam, a ja pomyślę, co zrobić dalej. Więc ta umiejętność przechodzenia pomiędzy scenami i operowania spotlightem bardzo się przyda. Kiedy was nie ma w scenie, bądźcie widownią, tak? Nie tylko mistrz gry powinien być fanem innych postaci, wy też powinniście być fanem innych postaci, żeby was ciekawiło, co tam się dzieje. Kiedy tworzycie swoją postać, musicie zrobić ją na tyle ciekawą i z takie ciekawe konflikty wchodzić, żeby inni oglądali, chcieli oglądać was, kiedy wy będziecie sobie radzili z problemami. Nie zapominajcie o bezpieczeństwie i higienie sesji. W tym systemie można pójść w mroczne klimaty. Mogą się dziać dziwne rzeczy, wysysanie przechodniów na ulicy, czy coś takiego, kiedy się gra wampirami. Nie zapominajcie o tym, że mamy narzędzia bezpieczeństwa, mamy nasze... Nawet Wampir 5 edycja mówi, żeby stosować ten system zielony, czerwony, żółty, żeby pokazywać komfort gracza. Ja zachęcam do linii i cierń, do linii i przesłon, czy też karta X, ponieważ w tym systemie może dojść do różnych mrocznych rzeczy. Więc fajnie się umówić na początku i mieć narzędzie, żeby w trakcie monitorować, czy nie łamiemy nikogo komfortu. I ostatnia porada. Jeśli przeczytacie jakąś książkę, to zdjęcie, co miałem, podobno ma być serial, albo był serial w świecie Dresden Files, więc jeśli znacie trochę ten świat Dresden Files, będzie wam trochę łatwiej zrozumieć system Urbana Shadows, bo mówię, on nie jest oficjalnie markowany jako, że dzieje się w świecie Dresden Files, ale jest dużo rzeczy, które jest bardzo zapożyczone. Jest to system bez settingu, gdzie de facto możecie sami wymyślić, jak coś działa. Ale znając materiał źródłowy, będzie wam fajnie uzupełnić te przestrzenie. Playbook Wróżek od razu mówi o jakimś court, czyli o jakimś zgromadzeniu wróżek i chyba nawet nie wiem, czy wprost mówi, że jest letnie i zimowe. To jest bardzo z Dresden Files wzięte. Ale oczywiście możecie sami sobie zbudować swój metod dookoła tego. Najlepiej we współpracy z graczami, gdzie to gracz ma dosyć duży autorytet wobec swojej frakcji czy swojego przynajmniej gatunku. Dlaczego moim zdaniem warto zagrać ten system, warto przeczytać, warto dać mu szansę? Ponieważ domyślam się, że nie wszyscy mogą go się cieszyć na system, który jest tylko anglojęzyczny. Jak dla mnie ten system pozwala na bardzo unikalną, poprzez porównanie do World of Darkness, pozwala na tę unikalną możliwość zagrania różnymi archetypami w jednej drużynie, w jednej sesji, bez znajomości 15 różnych podręczników. Można to wszystko razem zebrać, opowiedzieć, ponieważ jak zwykle jest zasada, że każdym playbookiem może grać tylko jedna osoba, czy może być jeden wilkołak, reszta musi być kimś innym, więc mamy ten właśnie różny miks archetypów. I czy jeżeli wszyscy gracze się decydują o nagranie osobami z jednej frakcji, na przykład gramy śmiertelnymi, mamy normalnego człowieka, mamy łowcę i mamy weterana, ta opowieść będzie inna niż kiedy wszyscy gracze zagrają różnymi archetypami z różnych frakcji, albo wszyscy zagramy nocą, będziemy mieli opowieść o łowieniu biednych ludzi albo o walczeniu z magami. Więc jest zarazem fajne i można opowiedzieć różnego rodzaju typu opowieści. Nie wiem, nie mogę zagwarantować, jak będzie porocznik do drugiej edycji. Na podstawie porocznika do pierwszej edycji mogę powiedzieć, że jest to jeden z najlepiej napisanych podręczników z bardzo dobrą sekcją dla graczy, z bardzo dobrą sekcją dla mistrza gry, który wyjaśnia wszystko i ma bardzo dużo fajnych przykładów. Dla mnie też ten miks właśnie polityczności tego systemu jest fajnie zmieszany z tym power fantasy.
Niektórzy mówią, i ja też się tak śmieję, że World of Darkness to jest power fantasy, gdzie rzucamy samochodami. Tutaj też to może być obecne. Też wampiry i wilkołaki i słodzenie demonów mogą rzucać tymi samochodami. Możemy mieć nasze power fantasy, ale mamy też ten właśnie świat polityki, ponieważ dużo osób lubi takie gry właśnie, jak właśnie Gra o Tron, czy tego rodzaju klimaty, knucie, intrygi i polityka. I to jest właśnie fajnie w tym systemie zrobione, właśnie systemem długów. Drobnym minusem tego jest, że nie jest to dokładnie jak w stylu kolega próbował przenieść to na Grę o Tron i nie do końca dobrze zadziałało, ponieważ długi są, że tak powiem, równe zawsze sobie, czyli kiedy masz dług na 10 miasta, jeżeli jakiś jest, to jest to bardzo, bardzo potężne i on też musi ten dług spłacić. I to jest właśnie coś, co mnie osobiście fascynuje w tym systemie, ja dlatego Was serdecznie zachęcam. Mówiłem się szybciej niż myślałem, że mi zajmie trochę dłużej, 28 minut. Q&A, macie jakieś pytania, jestem dla Was. Generalnie nie spotkałam się z pytaniami. Widzę tutaj komentarz od Boso, że zgadza się z Tobą i że to największa przewaga nad HOD czy VOD. Można zrobić ZO, czyli miks raz w jednej sesji od razu, próg wejścia jest niższy. I żeby zrobić w ZO wyżej wymienionych, należy przeczytać może jakieś 350 stron. I wiesz co, to tak, to był taki komentarz, chyba że chcesz dodać coś do tego. Ja nie. Bardzo się cieszę, że ktoś się ze mną zgadza. Okej. Okay. No to Woju, dajesz swoje pytania, skarbie, dajesz. Pytanie jest o samą mechanikę. Jak wygląda mechanika, jakbyś mógł to objaśnić, bo jeszcze nie wszyscy słuchali naszej pogadanki z Zakiem i z Gosią o samym PBTA. Czekamy jeszcze na nagranie, więc możesz opowiedzieć. No dobrze. Mechanika to jest 2D6 plus statystyka. Statystyki są pomiędzy minus 2 a plus 3. Więc wyniki będą w przedziale od 0 do 14 gdzieś tak. I te wyniki wpadają w jeden z trzech przedziałów. Jeśli wypadnie 6 minus, jest to tak zwane pudło, co nie oznacza, że coś się nie udało. Po prostu oznacza to, że teraz to jest okazja dla mistrza gry, żeby wykonać swój ruch. Mistrz gry może nam dać to, co chcieliśmy zrobić, a potem wykonać swój ruch, żeby nam się udało na przykład załadza dobrze. Na 7 do 9 mamy sukces z konsekwencją. Jest to mechanicznie zaprojektowane tak, żeby ten wynik wypadał najczęściej, ponieważ większość statystyk w tej grze będzie pomiędzy minus 1 a plus 1. Ta procentowa szansa na wynik 7 do 9 jest największa. I na wyniku 10 i więcej mamy pełny sukces, aczkolwiek w tym systemie jest to bardzo ciekawe, na części ruchów, nawet na 10 plus, musimy czasem coś wybrać z rzeczy niefajnych, po prostu mniej niż na 7 do 9, na przykład na ruchu ucieczki, nadal musimy coś wybrać, coś co poszło niekoniecznie po nasze myśli, kiedyśmy uciekali. I tak, i to jest chyba ze wszystkim, ponieważ każda postać ma swoje własne statystyki, których jest, są 4 statystyki postaci i są 4 właśnie relacje do poszczególnych frakcji i wszystkie właśnie one są z tego przedziału, więc zawsze rzucamy 2D6 plus statystyka. Używanie długów nie wymaga rzutu, po prostu wybieramy z listy tego, co możemy dostać w zamian za realizację długu. I tutaj jest trochę niedopowiedziane, ponieważ jedną z opcji na realizację długu jest, że ktoś spłaci swój dług, wykonując dla ciebie średnią przysługę. Teraz czym jest średnia przysługa? Będzie dla każdego inne. Ale tutaj jakby to nie wymaga rzutu, tylko jest to kwestia do ustalenia w fikcji gry, co to jest tak naprawdę średnia przysługa. Padł też komentarz od Boso, że poza tym, co opowiedziałeś, to Urban Shadows brzmi jak World of Darkness na PBTA. No generalnie mówiłeś, że ma to elementy World of Darkness? Chyba, że też chcesz jeszcze to jakoś skomentować. Czy się z tym zgadzasz, czy kompletnie to nie jest? Musimy się zastanowić, czy wampiry są, że tak powiem, własnością World of Darkness, czy wampiry nie są własnością World of Darkness, ponieważ World of Darkness jest po prostu bardzo popularnym systemem. To podobnie jakby powiedzieć, że na też Dresden Files, gdzie mamy czarne wampiry, czerwone i białe. Feris mają właśnie swoje, że court po polsku. Zastanawiam się, jakby to właśnie było przetłumaczone. Więc dla mnie jest to coraz znacząco bardziej, ale wydaje mi się, że gdyby ktoś chciał zagrać to trochę bardziej dowo, to też się da, ponieważ mówię, system sam nie ma własnego settingu, co fajnie jest, że daje nam możliwość uzupełnienia tym, co okay. chcemy. Dzięki. I skoro zahaczyłeś o Warhammera, to jest tutaj na naszym serwerze
Takie sakramenckie pytanie, czy na tym da się zagrać Warhammera? Nie, no nie da się, bo nie ma chaosu. I orków nie ma, niestety. Oj, no to ale trudno, nie, to niestety Warhammera... Po drugiej edycji wychodzi trochę nowych playbooków, może wyjdzie playbook, nie wiem, Mroczny Sługa Ork, zobaczymy, to wtedy się może da. I właśnie mówiąc o drugiej edycji, to padło też pytanie od Raroga, czym różni się pierwsza edycja od drugiej? W drugiej edycji dodają więcej elementów. Z tego co czytałam, Quick Start chcą dodać, są mechanika tury mistrza gry, czyli nie tylko ten moment, gdzie sobie update'ujemy nasze zagrożenia i nasze zegary, tylko faktycznie coś tam można sobie rzucić i można zrobić taką turę mistrza gry a la... Jak się nazywał ten system, co oni grali? Są niektóre systemy, które mają ją zmechanizowaną turę mistrza gry. To chcą dodać? Widziałem, że też jest próba dodania jakby ważnych dzielnic miasta, które wejdą jakby z listą sugerowanych NPC-ów i z możliwością zrobienia sobie na starcie właśnie jakiejś relacji, żeby jakby zawęzić może grę do poszczególnych dzielnic i że te dzielnice będą miały swoje ruchy. Na przykład w dzielnicy uniwersyteckiej można się łamać do laboratorium, a w dzielnicy, nie wiem, kościołów można trafić na większej, na stowarzyszenie, nie na jakichś, nie wiem, kościelnych łowców. Więc to jest, to próbują ją dodać. Jeszcze nie znalazłem mechaniki, widziałem, że jest reputacja w danej frakcji, czyli jakby mamy relację z daną frakcją, widziałem, że jeszcze jest reputacja w danej frakcji, nie widziałem, do czego kogoś tego używa. Więc będzie po prostu więcej rzeczy. Widziałem też, że no, jak zawsze po wydaniu gry twórcy dochodzą do wniosku, a musimy zrobić to, być to inaczej. Widziałem, że będą zmiany w ruchu walki, w ruchu używania mocy. Moim zdaniem pozytywne z tego, co czytałem. No faktycznie, brzmi to ciekawie, szczególnie z tą reputacją, jakby postać mogła się rozwijać także wewnątrz frakcji, na przykład awansować, nie? Na przywódcę choćby. No i właśnie padł tutaj właściwie też taki zarzut, że swędzi to, że już po 3 latach od pierwszej edycji powstała druga. No ale skoro właśnie, jak mówisz, mają świeże pomysły, why not? Prawda? Moim zdaniem w pierwszej edycji nie było takich bardzo rażących błędów. Ile lat powinno minąć? Nie wiem. Apocalypse World minęło chyba 6 lat do drugiej edycji. Wydawnictwo Magpie jest trochę opóźnione, ponieważ tak naprawdę można powiedzieć, że pierwsza edycja dopiero została w pełni wydana chyba pod koniec 2019. Zamknęli wszystko z Kickstartera, a później nie już zaczęto mówić o drugiej edycji. Moim zdaniem to jest częściej ciekawy znak, że poza wewnętrznymi playtestami zebrali dość dużo feedbacku i stwierdzili, weźmy ten feedback i wydajemy nową edycję. Zważywszy, że na te podręczniki nie ma ich dużo, więc nie jest to inwestycja, nie wiem, x-set dolarów, tylko mniej. Czy to, Paweł, odpowiada na twoje pytanie? To możesz napisać nam w komentarzu. I jeszcze są dalsze pytania. Jak na Urban Shadows idą jednostrzały? Czy to się nadaje do jednostrzałów, czy wyjdą nam tak jak nasze monstery? Próbowałem, nawet prowadziłem z Raszczy 2. Wydaje mi się, że się da, tylko mistrz gry musi przygotować ramę. Ramę, którą ja sobie wziąłem, zapoczyłem z World of Darkness. World of Darkness jest takie, nie pamiętam, to się nazywało. Jest takie zjazd chyba wampirów, raz na parę lat się dzieje. Ja stwierdziłem, że zrobię takie wydarzenie. W Warszawie jest taka konwencja wszystkich supernaturali, gdzie właśnie będą duże deale robione. I tam wrzuciłem graczy i każdy z graczy dostał ode mnie na początku sesji list od mistrza gry, gdzie mógł sobie, po części tego było rzut na to, jak dobrze mu się udało tam dostać, czy się próbować dostać zaproszenie, czy się wkraść kominem, czy jakkolwiek indziej. Każdy z graczy dostał właśnie ode mnie jakiś objective, żeby mógł go jakoś troszeczkę sprepować, przynajmniej tak minimalnie. Więc moim zdaniem trzeba by, mistrz gry musiałby zrobić jakąś taką ramę. I wtedy jak najbardziej gdzie się da, ponieważ inaczej może być ciężko, będzie zbyt, ponieważ otwarta piaskownica jest wtedy po prostu ciężka. Więc tak samo jak na one-shota dungeon, no do deka przygotowujemy sobie loch, to tutaj musimy też mieć jakąś ramę, czyli właśnie jakieś fajne wydarzenie, albo zrobić właśnie one-shota, gdzie wszyscy grają ją daną frakcją i stało się coś, co wymaga interakcji ludzi z danej frakcji, albo stało się coś, co w jakiś sposób wszyscy mieszkacie w jednej dzielnicy, w dzielnicy tego wilkołaka i nie wiem, i ktoś chce ją zniszczyć jeszcze, albo zdobyć. Takie coś, co po prostu pozwoli jakoś rozwiązać jeden wątek na tym jednostrzale, albo żeby jeden wątek był silny. Więc wtedy się da, ponieważ właśnie inaczej, że gdyby grać tak powoli, właśnie dopiero poznawać ten świat, to wtedy może to się rozleść z tego one-shota.
Tak, choćby w Monster of the Week jest to łatwiejsze, bo mamy jednego potwora, którego trzeba ubić. No chyba, że po drodze wejdą jakieś prywatne wątki postaci, nie? Dokładnie trzeba takie coś zrobić, trzeba jakąś ramę nałożyć i wtedy moim zdaniem się to uda. Okej, okay. Jak się tworzy postacie w Urban Shadows? Czy podobnie jak w innych PBTK-ach, czyli na przykład porze tygodnia? Wyrocznie. Karta postaci zawiera się na dwóch stronach, jak to dobry, jak to widać. Tworzenie bohatera. Mamy tutaj po lewej, mamy tworzenie postaci. Ci wybierz imię, wybierz wygląd, wybierz swoje nastawienie, rozdaj punkty startowe na cechy, rozdaj punkty startowe na relacje z frakcjami, twój startowy status, pytania na początek, czyli jakby taka lista pytań, żeby się zastanowić nad tym, kim jest nasza postać i móc sobie na nie odpowiedzieć i to odpowiadamy jakby do innych postaci, żeby wszyscy to lepiej znali. Wybieramy startowy gear, rozdajemy startowe długi. Karta postaci ma dwie strony, więc trzeba jeszcze trochę czasu, żeby przeczytać nasze ruchy. I jakoś było pytanie o one-shota. Ja kiedy przygotowuję one-shota w dowolny system PBTA, robię coś takiego jak wypełniam kartę postaci myślnymi rzeczami, czyli wykorzystuję swoją wiedzę, żeby wybrać coś, co w miarę możliwości graczom będzie najwygodniej albo najlepiej użyć, albo jest największa szansa, że będzie użyte, które ruchy wybieram. Oczywiście są to wartości domyślne, gracze mogą to chcieć zmienić, ale ja na przykład tak robię na one-shoty, żeby jakby ominąć ten moment, gdzie wszyscy muszą czytać wszystkie ruchy i się zastanawiać, ale nie trzeba tego robić. Więc tak, w postaci robi się szybko. Nie potrzeba Excela, ani tabelek, ani kalkulatorów. A powiedz mi też tak pytanie ode mnie, jak tutaj jest z bondami między postaciami? Bo mówiłeś, że nie muszą być ekipą, ale raczej się znają i czy tutaj Urban Shadows wspiera właśnie bondy między postaciami? Czyli postacie rozdają sobie startowe długi i te startowe długi powinny pójść do innych postaci gracza. Czyli na przykład u Wyroczni mamy ktoś pomaga ci odczytać twoje wizje swoim unikalnym pysłem i że wisisz mu dwa długi. U Wizarda chyba jest, że ktoś jest twoim mięśniakiem do zajmowania się rzeczami fizycznymi czy problemami fizycznymi. Więc to jakby są, przy okazji nam tworzy, że startową relację. My jako mistrz gry jednym z naszych celów, co robimy na sesji, jest zadajemy pytania. Czyli zawsze, kiedy gracz coś wybiera, to ja staram się zadać kilka pytań. O ostatnią wizję na przykład tej wyroczni. Pytam gracza, jak pomogłeś tą wizję odszyfrować. A druga rzecz, tylko nie wiem, gdzie to w tym quick starcie, sekunda, bo tam na końcu był chyba hub. To była taka sugestia właśnie, żeby tutaj jest taki przykładowy właśnie downtown hub i tutaj jest sugestia, że gracz wybiera sobie jakąś relację do innej postaci w ramach tego mieszkania w downtown. Zobaczmy sobie jakiś przykład. Ty i Blank chodzicie razem na zakupy do sklepu wróżek w każdą sobotę. Jaki podziemny z kim intrygę, na jaką intrygę się przypadkiem natknęliście w ostatnim tygodniu? To nam pozwala by te relacje gdzieś zacząć. Okej, okay, a potem jeżeli chodzi o spłacanie długu, to gracz, u którego mam dług, wymyśla w jaki sposób mam mu go spłacić, tak? Tak. Spróbuję znaleźć ruchy bazowe, bo to mamy... O, właśnie, ruchy bazowe też będą spoko przy okazji, bo też Boso pyta, czy są podstawowe ruchy dla PC i dla MGA. To się nam ładnie sklei. Oczywiście. Tak, oczywiście. Czyli mamy, kiedy ktoś zrobił ci przysługę, wisisz mu dług. Kiedy przeszkodziłeś komuś w jego biznesie, wisisz mu dług. Kiedy wykorzystujesz dług na kimś, ustalcie, wobnij komuś, dlaczego jest ci dłużny i wybierz jedną z rzeczy. Mamy dwie listy dla NPC-ów i dla NPC. I mamy na przykład listę dla PC. Odpowiedz szczerze na pytanie. Zrób przysługę ze średnim kosztem. Pomóż albo przeszkodź komuś innemu. Tylu, ty, przeszkodź mu, bo on przyzywa demona, weź mu przeszkodź. Ale ja nie chcę, ale zrób to, bo mi wisisz. I tym podobne. Wymasz długi albo oddaj dług. Oddaj dług jest mega fajnym, żeby właśnie zdobywać długi na te... Ja nie mam długu na kimś, ja bardzo potrzebuję, więc idę do kogoś, ej, oddaj mi ten dług, bo ty mi wisisz, więc teraz ktoś będzie gdzie mi wisiał. Więc mamy tutaj takie opcje, żeby na co długi wykorzystywać i jest opcja odmów wydania długu, co też można zrobić, ponieważ nie chcemy, żeby ktoś był zmuszony, aczkolwiek opcje wyrzucenia dnia tutaj pudła na tym ruchu są dosyć kosztowne, jak strata reputacji, twarzy i tak dalej.
I tak, no i długi są właśnie jakby, ja prowadzę księgowość swoich długów. Każdy gracz prowadzi swoją własną księgowość. Było pytanie, tak, jak mówiłem, byłem, że to PPT, mamy pełną listę basic moves, character moves i Amish gry ma sugestie swoich ruchów i swojej agendy też. Jest tutaj kilka jeszcze pytań od Woja. Jak ważny dla gry jest setting współczesny i wielkomiejski? Czy da się to poprowadzić w innych czasach i w mniejszym mieście? Ty już właściwie o tym mówiłeś, prawda? Jest to bardzo ważne, aczkolwiek w podręczniku do pierwszej edycji była sugestia, żeby się nie cofać dalej niż chyba początek XIX wieku, bo dopiero wtedy takie metropolie się zaczęły działać. Czyli kiedy zaczął się ten taki boom na przemysł i ludzie z wsi zaczęli ściągać do miast i te miasta zrobiły się takie duże. Chyba gdzieś tam sugestią jest, nie ma na przykład ile jest wampirów na 100 mieszkańców podane, ale chyba sugestią są takie właśnie większe miasta. A się co zagrać w mniejszym mieście? Wydaje mi się, że tak, a człowiek nie wiem, czy wtedy nie będzie gdzie trochę za ciasno. Plus większe miasto daje nam możliwość, żeby zawsze wyrzucić inną watachę wilków, niż tylko ta jedna, która wszyscy wiemy, że mieszka w naszym mieście. Wydaje mi się, że się da, aczkolwiek no setting wielkomiejski jest, że tak powiem, prawie że wymagany w tym. No chociażby na właśnie... Polecany taki, nie? Tak, więc miasto mogłoby, to mogłoby być mniejsze, ale setting miejski jest, no, urban, w nazwie jest już. To nikt nie schodzi nigdzie na przykład, żeby wyjechać na przykład na krawędź miasta, albo nawet może wyjedziemy czasem za miasto do lasu spotkać tam atachę wilkołaków, ale potem wracamy do miasta i tam się dzieje akcja. No tak, właśnie też mi się to tak kojarzy, bo w małej mieścinie to wszyscy się znają, nie ma takich ciemnych zaułków czy opuszczonych miejsc, w których się można schować jak stare kamienice gdzieś na trójkącie wrocławskim. Także tak miałoby to jak najbardziej sens, ale okej, to dzięki za tą odpowiedź. Tak. I kolejne pytanie od Woja to jest, czy osoba, która przeczytała już znaczną część Świata Mroku, znajdzie coś w tym systemie, czego nie zaznała w Świecie Mroku oprócz nowej mechaniki? Czy coś Urban Shadows daje nowego dla osoby, która, nie wiem, przejadła się Światem Mroku na przykład? Pytanie, czy jako gracz, czy jako mistrz gry? No bo jako mistrz gry to... A czy tak, najpierw ze strony gracza możesz zagrać czymś, czego go w Świecie Mroku chyba nie ma lub może nie ma, nie znam wszystkich takich rzeczy w Świecie Mroku. Ale na przykład do pierwszej edycji były takie playbooki jak Nieśmiertelny i Smok. Czym smok to nie był de facto smok, tylko to była jakby dusza smoka żyjąca w człowieku. Właśnie był Clockwork. Nieśmiertelny był taki bardzo w klimatach tego filmu z lat 90. Więc od strony gracza można znaleźć playbook, który oddaje istotę supernaturalną, no, który się jeszcze nie zna, tym zagrać. Od strony mistrza gry. Może nie wszystkie frakcje, ale frakcja dzikich daje możliwość dowolnego mieszania tutaj istot demonicznych i istot wróżkowatych albo dzikich do naszego świata, więc można tutaj się też dać upust swojej wyobraźni. Ale z punktu widzenia konwencji dla mistrza gry jest to nadal miasto, czasy obecne i różne układy polityczne. Bonus jest taki, że chyba łatwiej jest te wszystkie istoty zmieszać, aczkolwiek jeśli ktoś zna dużo się Świata Mroku, to też mógł je zmieszać. Tutaj po prostu poprowadzi, gdzie mu się to łatwiej, bez dużej ilości mechaniki. Czyli a propos różnic między charakterami do zagrania między Światem Mroku a Urban Shadows, to powiedz proszę, jak ciężko dodać własne playbooki? Ja mogę zacząć odpowiedź na to pytanie jako graczka PPTA. Woju, zależy jak bardzo chcesz poświęcić się i usiąść nad tym, by stworzyć nowy playbook i jaki masz na to pomysł. Więc tutaj jeszcze Master Pablo, dodaj coś od siebie. Co ty o tym myślisz? Nigdy nie stworzyłem żadnego playbooka, więc się nie wypowiem. Moim największym tworem było tworzenie custom move'ów, czasem więcej, czasem mniej. Ale playbooka nigdy nie robiłem, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o stworzenie playbooka, tak samo jak do innych systemów, musisz poznać charakter postaci i spróbować go jakoś przelać na ruchy. Reszta zależy od twojego go doświadczenia, więc nie stworzyłem nigdy żadnego go playbooka, więc nie wiem. Ja myślę, że to może być proste, jeżeli byśmy tworzyli w porównaniu na przykład do tworzenia postaci w City of Mist.
tam wymyślasz swoje mytosy, logosy, więc to poniekąd są. Okej, masz ruchy bazowe, a tak to oddziaływanie na ruchy, tym czy możesz oddziaływać na ruchy i twoje cechy, to wymyśla się właśnie w COM. Tak, tylko jakby tutaj musisz napisanie kilku ruchów, które razem oddają schemat, klimat danej postaci. Nie wiem, jakie strony, bo mówię, nigdy nie stworzyłem żadnego. Oczywiście trzymam się tylko jakby, że tak powiem, oficjalnych playbooków, bo uważam, że były dobrze testowane. Kiedyś się przyjechałem grając playbookami, które były stworzone przez ludzi. Stwierdziłem, że gram tylko na oficjalnym materiale. Musiałby sprawdzić. Myślę, że od tego się zaczyna. Vincent Baker, twórca Apocalypse World, chyba powiedział, że pierw zaczyna się od playbooków. No, pierwszym playbookiem, który powstał, był Brainer, więc... Okej, okay. No to Woju, masz pole do popisu. Czwarte pytanie od Woja. Jak bardzo w twoim odczuciu widać różnicę pomiędzy grą dwoma playbookami? Czy Wilkołak i Wampir to nie jest tylko podmiana skórek? Nie jest podmiana skórek, ponieważ właśnie Wilkołak, przynajmniej w tym systemie, ma swoje terytorium, o które z założenia powinien się jakoś troszczyć i zmienia się w bestię na początku tylko na przykład przy pełni, a Wampir jest troszeczkę bardziej taki, więc Wilkołak jest taki trochę bardziej czy defensywny, czy jest bardziej jako takim archetypem obrońcy dzielnicy. Można na to robić pana dzielnicy. Tylko ja sprzedaję dragi na moim blokowisku, nikt inny, więc można na też tak zagrać. A Wampir jest taki trochę bardziej polityczny, trochę bardziej właśnie na to pojenie się. Wilkołak chyba nie jest nigdzie stwierdzone, czy musi coś zjadać, kogo zjadać, a u Wampira to jest jednak duży deal, żeby właśnie trzymywać swoje istnienie pod niepożywianiem się. Więc wydaje mi się, że są dosyć różne. Kolejne pytanie. A więc te tak zwanych speciali, czyli właśnie tworzy swoją przemianę, tworzy swoje terytorium, którym zarządza. Wampir jest taki bardziej bestia socjalna i który się chce pożywiać. To też dzięki. Więc czy są jakieś porady w podręczniku mówiące, jak połączyć postacie graczy? Czyli jeżeli gra wampir i człowiek, to czy wtedy gra się tylko w nocy, albo czy wampir nudzi się cały dzień w grze? Chyba że wampir może grać w dzień. To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ podręcznik nie mówi ani słowa, czy wampiry mogą grać w dzień. Jest to, że tak powiem, up to you. Czy podręcznik... Muszę jeszcze powiedzieć, że nie pamiętam, czy podręcznik ktoś na ten temat mówił. Wiem, że była sekcja na temat właśnie gry i tego, jak te postacie trochę spowodować. Z doświadczenia, ponieważ grałem w takiej mieszanej grupie, zwyczaj robiliśmy tak, że ewentualnie mortal podczas dnia miał jakby czas na swoje sceny, a w nocy, kiedy on jakby musiał pójść spać, to było trochę więcej czasu na te sceny wampira. Jednak człowiek musi pójść kiedyś spać, a wampir nie do końca w nocy. No też jakby wychodziliśmy z założenia, że jakby skipujemy dużą część życia człowieka. Tak? Człowiek idzie sobie do pracy, coś tam sobie porobi, ewentualnie właśnie dajemy mu te trudne decyzje. Miałeś umówioną sesję D&D ze znajomymi, ale masz też tą informację, że w opuszczonej fabryce w nocy spotkają się właśnie wampiry. Co robisz? Gdzie? I trzeba podjąć decyzję. Więc z mojego doświadczenia ustaliliśmy, że wampiry... Wszystko zależy właśnie od ustalenia. Myśmy ustalili, że wampiry, kiedy bardzo potrzebują, mogą chodzić za dnia, ale są osłabione. Ale zazwyczaj graliśmy tak, że jakby człowiek miał jedną, dwie, zazwyczaj jedną swoją scenę, taką najważniejszą z dnia, która miała coś wspólnego z grą, a nie życie codzienne, dużo toczyło się w nocy. Też chyba taki jest klimat urban fantasy, mi się wydaje, że dużo dzieje się właśnie w nocy, kiedy jest ciemno i kiedy śmiertelnicy śpią, więc wtedy dzieje się właśnie akcja, wtedy zazwyczaj magowie mają swoje rytuały i tak dalej. No tak, coś się kryje w miejskiej głuszy. Tak, więc tak mogę odpowiedzieć gdzieś na to pytanie. Co jest to bardzo właśnie ciekawe, że nigdzie nie jest znaczone, czy wampir chodzi za dnia, czy go pali słońce, to ją. Czy wystarczy kapelusz, nie? Okej, okay, to jeszcze zostały dwa pytania, które zmienię kolejnością. I tak, siódme pytanie. Czy podręcznik pomaga stworzyć miasto, czy jest to pozostawione MG graczom? No ja myślę, że to też jest up to you, ale możesz też powiedzieć właśnie, jak to wygląda w podręczniku, czy to wspiera. Sam podręcznik główny nie miał za dużo supportu w tej kwestii. Do pierwszej edycji wyszedł taki podręcznik dodatkowy, chyba się nazywał Dark Streets, który zawierał eseje opisujące klimat, a nie, podręcznik nikt też miał, zaraz to powiem, ale już dokończę o tym Dark Streets.
Miał, zawierał cztery eseje, po części opisujące cztery miasta, to był chyba Londyn, coś w Indiach, nie pamiętam, któreś, chyba nie Mumbai, chyba Delhi było. Delhi, Londyn i było pewnie coś nieco w Stanach napisane i był jakby taki opis, można powiedzieć, esejowy, a później było kilku gotowych NPC-ów i kilka pomysłów na wątki, które się tam mogą dziać. A sam podręcznik sugeruje, żeby po prostu poznać dane miasto ogólnie czytając może jego gazety, może coś i napisać sobie kilka ruchów do stworzenia danego miasta. I częścią ruchów Mistrza Gry są te ruchy miejskie. Czyli jeśli na przykład, nie wiem, gramy w Londynie, to możemy powiedzieć, że ruchem jest, że ciągle pada, więc gracze chcą gdzieś dojść, znowuż to się zalane. Albo jeżeli w mieście są korki, to gracze chcą gdzieś dojechać, a my mistrzowie gry mówimy, ruch miasta tylko zakorkowane. Po prostu to miasto stoi, jest 15 i wszystko stoi. Druga edycja z tego, co widziałem, właśnie jak pokazywałem, czy ja się nadal się dzielę ganem. To właśnie jest próba pomocy w tej kwestii w postaci tych właśnie City Hubs. Jest tutaj właśnie opisany jeden, Downtown, który jest jakąś pomocą, nie wiem, czy będzie więcej, czy będzie sugestia stwórzcie swoje. W każdym razie Downtown zawiera jakby listę zobaczniejszych NPC-ów z ich frakcjami. Każdy gracz może się tutaj przypisać, którego bardziej zna. Są jakieś relacje, jakby takie ruchy danej lokacji, czyli co można robić w Downtown. Widzę właśnie jakieś tabelki losowe. Więc nie wiem, ile będzie. Wydaje mi się, że może będzie ich więcej, żeby mieć takie różne dzielnice. Ale jeśli chodzi o takie coś jak tworzenie mapy, czy coś takiego, to podręcznik nic na ten temat za bardzo nie mówi. Ja kiedy prowadziłem, to wziąłem sobie za miasto Petersburg, czyli dlatego, że go troszeczkę znałem i tam byłem, więc brałem różne, więc wziąłem mapę Petersburga i wrzucałem w właśnie swoje zdjęcia z różnych lokacji. Pytanie, które zostawiam od Woja na koniec, to jak wygląda endgame, end of session moves? Bo miałam cię też o to pytać, więc też chętnie się dowiem. Na koniec właściwie sesji też już o tym mówiłeś, nie? Mhm. Koniec sesji tutaj nie ma, sekunda, zobaczymy sobie, co jest w tym quick starcie. Nie w pierwszej edycji, koniec sesji nie było nic specjalnego, poza tym podliczcie długi i zobaczcie, czy nikomu specjalnie nie wisisz. Na końcu każdej sesji, na końcu każdej sesji jest zmiana relacji z daną frakcją, czyli zastanów się, którą frakcję znasz lepiej, a którą mniej, czyli masz na koniec sesji możliwość zmiany swoich relacji z frakcją, plus jeden, minus jeden. I na końcu jest właśnie takie, zastanówcie się nad swoimi długami, bo może czegoś żeście nie wzięli pod uwagę w trakcie sesji, że jednak komuś powinien wisieć, albo ktoś mi powinien wisieć dług, żebyście zrobili sobie takie podsumowanie. XP-ki tutaj właśnie nie są za pytania, tylko są za właśnie wchodzenie w interakcję z frakcjami, więc to się jakby zaznacza na bieżąco. Ma pytania na końcu sesji. Okej, a levelowanie też jest na koniec sesji, czy jest w trakcie sesji? Levelowanie jest w trakcie. Kiedy jakby wejdziesz w interakcję z każdą frakcją, to wtedy jakby wymazujesz wszystkie checkboxy i bierzesz swój level. Zależy od ciebie, okay. Czy sobie to, że powiem, zbankujesz i wydasz na koniec, czy wydasz w tym momencie, ale jakby można w trakcie. Też jest komentarz z pytaniem od Raroga. Urban Fantasy. Kiedyś była dyskusja o tym na spotkaniu otwartych opcji fantastycznych. Czym jest? I wniosek był taki, że muszą być wróżki, które płacą podatki. Poza tym nikt nie powiedział, że muszą być w dużym miejscu, ale jeśli zalęgną ci się elfy w garażu na wsi, to czy jest to już Urban Fantasy? No ja sobie zajrzałem do definicji angielskiej, ponieważ definicja polska na Wikipedii jest bardzo, bardzo biedna. No i definicja angielska właśnie mówiła, że urban fantasy to właśnie musi być to duże miasto, że jest to duże miasto w czasach obecnych z elementem fantasy. To jest właśnie urban fantasy, więc jak ci elfy zalęgną na wsi w szopie, to chyba jeszcze nie jest to dość urban, tak? Mamy tutaj słowo miejskie w klimatach. Chciałem się zastanowić, czy jeśli grasz sesję w mieście Forgotten Realms, to czy to jest urban fantasy, ale nie, bo nie jest to miasto obecne i wszyscy wiedzą o tych supernaturalach. Mam wrażenie, że dużym też elementem urban fantasy jest to, że jednak ludzie nie wiedzą. Człowiek też czytałem, że można grać, że ludzie wiedzą i chodzą i próbują to jakoś razem żyć z tymi elfami i wampirami i tak dalej. Bo wtedy wychodzi takie granie, był taki film 5 lat temu o wampirach, które były oficjalne i oficjalnie piły kawę z krwią, a nieoficjalnie próbowały tam ludzi zamknąć
jak się ten film nazywał, bo nie pamiętam, ale wychodzi później coś takiego. I wtedy spojrzałem właśnie do definicji słownikowej i bardzo polecam na TV Tropes. Tam było bardzo fajnie opisane właśnie urban fantasy i linki do różnych takich, można powiedzieć, klimatycznych tropów właśnie, właśnie jakieś tajne stowarzyszenia, czy właśnie to, czy ludzie wiedzą, czy że nie wiedzą. TV Tropes nawet chyba lepsze od Wikipedii, bo Wikipedia jest taka sucha i bardziej książkowa. TV Tropes jest takie właśnie, nie ukrywajmy, że jednak seriale i filmy są znacząco bardziej chyba, mam wrażenie, wpływają na RPG niż książki. Że po prostu to są bardziej obrazowe. Tak, no i więcej, no. Mam wrażenie, że więcej też tego oglądamy. Tutaj właśnie Aramil podpowiada odnośnie tego filmu, o którym mówiłeś, to raczej był serial True Blood. Nie, ewentualnie True Blood, jeszcze jest What We Do in the Shadows. Nie, w True Blood ludzie nie wzięli. Był taki film, bardzo średnio oceniony, gdzie właśnie wampiry żyły, że ludzie jakby wiedzieli, że żyją i właśnie można było kupić kawę z krwią, ale tak naprawdę wampiry starały się ludzi zamknąć w takich fabrykach do produkcji tej krwi do kawy. I średnio bardzo oceniony. Ale to był na pewno film, bo go pamiętam. I tam właśnie wampiry się płonęły w słońcu, były takie samochody z szybami, gdzie można było zasłony zsunąć. A w True Bloodzie? O, True Blood, bardzo fajny przykład. No, urban fantasy to się działo w takim mieście końca świata. Ale jest przykład. I tam właśnie ludzie chyba nie wiedzieli, że wampiry istnieją. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o endgame moves, to doprecyzowali mi chłopaki, że chodzi o końcową fazę gry. No to jeżeli wiesz coś o tym, jakby wyglądało endgame w Urban Shadows, to dajesz. Endgame mniej więcej zaczyna się po tym, kiedy wykupimy 5 normalnych rozwinień naszej postaci, ponieważ pozostałe rozwinięcia są, że tak powiem, trochę bardziej pakerne. I po 5 rozwinięciach można na przykład zmienić archetyp, bo można aż na rozwinąć 3 bazowe playbooki. Można rozwinąć 3 bazowe ruchy. Czyli w Quick Starcie chyba tego jeszcze nie ma. W pewnym poręczniku domyślam się, że będą rozwinięte Basic Move, czyli dostaną opcję 12+. Okay. Opcje 12+ zazwyczaj są mocne, więc też właśnie endgame wygląda tak, że można wtedy, że te bazowe ruchy są mocniejsze. Poza tym tutaj można właśnie unikać śmierci, czyli zaznaczając ranę i można to sobie wtedy wymazać. Więc z grubsza dla mnie endgame to jest na przykład wtedy. Czy wygląda endgame? Tylko to powiedzieć, ponieważ niektóre playbooki, czasami patrzymy na Auera. Auer na przykład nie ma możliwości, że tak powiem, odejść na emeryturę. Niektóre playbooki mają jeszcze opcję o właśnie odejść na emeryturę do bezpieczeństwa. Jakby dopiero na tym endgame, powyżej 5 odwansów możesz jakby stwierdzić, skończyłem grać tą postacią. Opowiedziałem historię, odchodzę do bezpieczeństwa, zacznę sobie grać nową postacią. I też w zależności od playbooka, zobaczmy sobie wampira. Łowce nie. Impa nie. Ponieważ różne playbooki w różnym momencie swojego awansu mogą się dołączyć do klanów. Tego co pamiętam, wilkołak chyba może już na początku sobie założyć jakąś watachę wilków, albo znaleźć watachę wilków, albo zostać jej wodzem. Wampira, która znikło. Wampir pierwszej edycji też mógł właśnie się dołączyć do klanu, przy czym nie był taki klan w rozumieniu wodowym, tylko bardziej to był taki klub socjalny wampirów. I dołącza się do klubu elitarnych wnych wampirów. I to wtedy też na różnych etapach rozwoju to można było zrobić. Ogólnie postacie w PBTA zawsze się rozwijają się wszerz, a nie stają się super lepsze, robią się po prostu, mają więcej możliwości. Tutaj na endgame jest tak samo. Każdy ma opcję do rozwinięcia bazowych ruchów, odejścia na emeryturę, nie każdy, zmiany na nowy playbook. To zależy od nas. Ja na przykład grałem Monem, grałem sługą demonicznym, który bardzo chciał się uwolnić od swojego pana demonicznego. W końcu mi się to udało, ale stwierdziłem, że zamiast opcji odejść na emeryturę, stwierdziłem, że de facto umarłem i teraz będę grał duchem. Więc uwolniłem się od mojego pana demonicznego. Teraz gram duchem, bo mój pan zabrał moje ciało. Tyle, no nie ma takiego typowego, nie wiem, endgame jak w MMO, że farmisz bossów na końcu. No tutaj nawet Nesumo stwierdza, że dobra rozgrywka nie ma endgame, ponieważ żadna postać go nie dożyje. Więc coś w tym jest. I jeszcze tutaj chłopaki cały czas myślą nad tymi filmami. Aramil podpowiada, że w True Blood wyszły wampiry strumien i w Luizjanie to podobno było i były oficjalne.
Aha, Ale możliwe. jeszcze podpytują, czy to było Daybreakers. Nie Chyba wiem. tak. Chyba tak. To był ten film. Więc właśnie, Okej, okay. No to już mam. można zagrać w różnych klimatach. Powiem wam szczerze, że Urban Shadows zakłada, że ludzie nie wiedzą. Ale byłoby to ciekawe, gdyby ktoś z was kiedyś chciał grać w klimatach, że ludzie wiedzą o tych istotach supernaturalnych. Nie wiem, jak bardzo by to zmieniło grę. Nie wiem, czy można by tak zagrać. Kto z was może chcieć stworzyć haka? Urban Day albo coś takiego. No na pewno tutaj PBTA są otwarte na takie zabiegi. Okej, tu widzę, że jeszcze ktoś pisze. Tak, Urban Daylight. Nie wiem, czy Aramil też będzie miał pytanie, bo więcej na razie nie widzę. Czekamy tą chwilę. Nie, nie ma. Dobra, to dzięki. Pablo, no działo się bardzo dużo w krótkim czasie na twojej prelekcji. Było to bardzo ciekawe, więc dzięki. Osobiście nie jestem jakąś wielką fanką wampirów i wilkołaków. Przejadło mi się to jako klisza, ale zachęca twój opis oczywiście i no i pytanie do serwera, do wszystkich, kiedy gramy. Więc jeżeli już pytań nie ma, to tak, z naszej strony to wszystko. Dzięki ci, Pablo. To dziękuję bardzo.